Dobra, lecimy dalej z tematem. To nie jest kwestia wieku, a podejście do życia. No nie zgodzę się z tym. Bo... No dobra, nie będziemy wchodzić ten. Nie będziemy wchodzić za głęboko w temat, bo nie ma to jakiegoś większego sensu. Nie ma to jakiegoś większego sensu. Moje ostrze płonie świętym ogniem. Zrobiłem debilną minę i nie mogę znaleźć słowa. Nie będziemy wchodzić zbyt głęboko w temat, bo nie ma to za większego sensu. Każdy ma swoje zdanie w tym temacie prawdopodobnie. Moje zdanie jest takie, że jest tutaj dużo zależne od wieku. Oczywiście są wyjątki, są jednostki, które w wieku 30 lat są głupsze od 15-latków. Czy tam mają podejście do życia tak głupiowe, że szkoda gadać. Może nie głupsze, bo to ciężko ocenić. Natomiast są to wyjątki. Ja nie mówię o wyjątkach, tylko o ogóle. Dziękuję. Zostawiamy standardowo drołek. Gramy na szamana, to zostawiamy i tak drołek. Znaczy tego kangora można by teoretycznie zostawić, ale whatever, nie trzeba. Pragmatyzmu nabiera się raczej z wiekiem. O panie. To są słowa, które wujek Mateuszek wpisuje w słownik języka polskiego, bo jest tak głupi. Więc przeczytajmy to znaczy. Postawa życiowa polegająca na trzeźwej ocenie sytuacji i podejmowaniu wyłącznie działań, które zapewniają skuteczność. Realizm. O kurde. No dobra, dobra. Nie mogę powiedzieć, żebym znał to słowo wcześniej, ale już poznałem. I się zgadzam. I się nabiera z wiekiem. Szkoda, że niektórzy nie nabierają go. Ja nie w temacie. Czemu przenosiny z Twitcha na Facebooka? Bo Mark sypnął pieniążkami, a wujek Mateuszek był w dołku finansowym, więc się więc rzucił się za pieniążkami. One shoot, one kill. Dobra, zagramy tego wariata. Nie wiem dlaczego, ale zagranie tego mi w ogóle nie pasuje. Zagranie tego daje jakąś tam opcję na zabicie tego wariatka. Tu. Niedobrze. Jeszcze ten totem. Nie za dużo farta. Nie za dużo farta w jednej turze. Znaczy nic tu nie możemy zrobić. Znaczy nie. O Boże, mogę zaatakować, przepraszam. Zmisowałem. Nie jestem zadowolony. Ja jestem zadowolony z tego, co nadchodzi, że tak powiem. Przeżyłem operację. Nie wywaliłem się na niej. Szykuje się dużo fajnych rzeczy. Więc... Póki co jest dosyć słodko i przyjemnie. Wiem, że niektórych może to zagranie zdziwić. Aczkolwiek wydaje mi się, że zagranie tego może być całkiem konkretne. A najpierw dobierzemy. Bo tak nie wiem. 5, 10, plus 15. Nie umieram, ale dostaję dużo damage'u. No i tak nie bardzo w sumie mam co zrobić. Może zrobić tak? Dobra, rzucę to. Rzucę, bo Bloodlust, nie? Próbuję pokonać Khadgara w ostatnim akcie tej przygody. Idzie opornie. Jakieś rady? Że tak powiem, poza tym, że ma 100 życia, to nic więcej nie pamiętam z tej walki, więc... Siłą rzeczy wiele rad nie sprzedam. Wydaje mi się, że dosyć rozsądnym zagraniem będzie zagranie konsekracji. Dopalenie tego wariata. I skończenie tury. Graj. Kiedy powrót na Twitcha? To zależy. Jeżeli Facebook nie przedłuży ze mną kontraktu i lub nie stanie się super hiper platformą do streamowania, to... 1 czerwca.
A jeżeli Facebook stanie się super, hiper fajną platformą i lub przedłuży ze mną kontrakt, to nie wiem. Oh my god. Pyla. Nie, bo w następnej czyszczę stół, dobra. Dobierzmy. Przerwa. Okej. Okay. Może być przerwa. Strzał w twarz, graj. Pierwszego czerwca powiedzieć, w sensie 2020 roku. Tak. Znaczy jeszcze po drodze Facebook może ze mną rozwiązać kontrakt, albo... coś tam innego się może stać, wiadomo, jak to bywa w życiu. Ciężko przewidzieć wszystko. Natomiast na chwilę obecną... na chwilę obecną jestem związany Facebookiem z Facebookiem kontraktem do... ...31 maja 2020 roku. I nie zanosi się, żeby coś się miało zmienić, aczkolwiek są też różne inne zmienne, o których mówić nie wypada albo nie chcę. W każdym razie kupcę bazię, w każdym razie... tu raczej nie ma Harrisona, więc możemy to zagrać. Jeżeli wszystko pójdzie tak, jak jest w kontrakcie, no to do tego 31 maja siedzę na Facebooku. Jeżeli pójdzie coś wcześniej nie tak, albo nie wiem, coś tam innego się stanie, no to pewnie pójdę na Twitcha z powrotem. A jeżeli dojdziemy do tego 31 maja i Facebook nie przedłuży albo nie stanie się super fajną platformą, tak jak mówiłem, no to wtedy wracamy na Twitcha. Nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć, więc już nic nie będę mówił. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Wydaje mi się, że tutaj spokojnie możemy zagrać tygrysicka, tygrysicę. Dziabniemy tego, dziabniemy tego, no i oczywiście wtasujemy i dorzucimy kartę. A czy to nie koliduje z partnerstwem na Twitchu? Ale co? To, że jestem na Facebooku, nie mam partnerstwa z Twitchem. Aktualnie, w związku z czym nie. Ja jestem sprytny, hopie. Co ty myślisz, że wujek Mateuszek, kurde, się nie zabezpieczył? Mam 33 lata i nie mam dziecka, to ja chyba w zabezpieczaniu jestem dobry. Albo nie rucham. To już odpowiedzcie sobie sami. O proszę, wiadomość do ogłoszenia cię w Dolet Camaro. Może faktycznie kupię to Camaro? Tak, był uszkodzony foto w załączniku. Dobra, przeczytam. Tak był uszkodzony foto w załączniku. Kupować? Tutaj nie ma kapy. No, musisz mi wybaczyć, mój przyjacielu, o srebrzystych włosach, ale fakt tego, czy tutaj jest kappa, czy nie jest kappa, raczej nie jest dla mnie zbyt istotny, jeżeli chodzi o dobór platformy do streamowania. Tak, wiem, jestem okrutnym draniem, no ale tak to wygląda. Sorry, brachu. No nie no, strzelmy w ryj temu. Dobra, co tam dalej pan pisze? Foto w załączniku, wymieniałem błotnik, lampę, zderzak, maskę. A silnik, poduszki nieuszkodzone, zawieszenie i podłużnice też nieuszkodzone. Zero szpachli, zapraszam z czujnikiem. Części nowe, oryginalne, na które mam fakturę, mam wydruki z USA z geometrii. Jak najbardziej. A co to było za pytanie? A można? Cena.
Wpisać sobie winy wyjdzie z aukcji USA. Pozdrawiam. Dobra, nie chcę mi się wpisywać winy, że wychodzi z aukcji USA. Nie no kurwa, nie kupię czegoś, co jest w stanie wskazującym na rozlecenie się. Dobieram dwie karty, tak? Ale i tak go nie zabijam. Oj, to niedobrze. Ale może przeżyję. Chwilę, chociaż to lepiej zrobić tak. Okej. True Silver Champion. Okej. Dobra, to mi gra. Jak tralala, graj. Gram od 2016 roku i najwyższą rangę miałem trzecią i podkreślam, że nie włożyłem ani grosza. Gratki. Gratki, ratki. Nie no panie, no nie ma opcji, kurde. Fajny masz ten samochód, ale przecież żebym chyba, nie wiem. W sumie nie wiem. Może ten silnik nie był tak rozdupiony? Znaczy silnik może nie był... Ale nie, to się kurwa rozleci, no. Musiałbym chyba na głowę upaść. Dobra, i teraz pytanie, że w sumie dobrze zrobiłem. Chyba nie do końca. A może dobrze? A co z Audi? No, na sprzedaż, jak to się mówi. No to swaniak. Patrzcie typa. Ale spoko. Spoko loko. Nie, dobra. Weźmy, przestańmy myśleć o tym samochodzie, bo jeszcze mnie skręci. Uwa. Póki co Camaro jest jedno. Nie mogę powiedzieć jakie. Właśnie mi ktoś kupi. Znaczy, mało w to wierzę, ale tak na wszelki wypadek. Które mi się podoba. Tylko jest niestety białe. Ale jest nierozdupione. Czy pupy. Ma sensowny w miarę przebieg. I sensowną w miarę cenę. Więc w miarę sensownie się nadaje. Chyba kupić samochód to tragedia. Co według ciebie jest ciekawsze w oglądaniu, jak ktoś gra w gry? Co według ciebie jest ciekawego w oglądaniu? Na przykład, co ciekawego jest według ciebie w oglądaniu cię, jak grasz w Hearthstone'a? Nie wiem, no czemu ty się mnie pytasz? Nie lepiej jest samemu sobie zagrać? Znaczy, stary, to się pytaj ludzi, którzy mnie oglądają, no przecież ja się nie oglądam. Nie dobrałbyś dwóch kart, bo nie miałeś speli. Serio? No, może nie pomyślałem. Szczerze powiedziawszy. Wyśmienicie. No, losowe spelki to mnie chyba trochę zabiły. Plomba. Bogacz zawsze ma rację. Plomba. Nie wiem w sumie, czy nie lepiej było dobra zagrać to. I możliwe, że lepiej było. Ale to też wydaje się mieć sens. Więc niech będzie tak. Lalalalam. To już białe lepsze od czarnego auta. Nie, dla mnie jest czarne lepsze. Znaczy ja i tak je chcę okleić, więc nie jest taki wielki dramat. Ale wolę mieć czarny lakier niż szalną folię. Jakieś rady po dłuższej nieobecności w tej jakże wspaniałej grze dla dzieci? Nie. Chętnie odpowiem na wszelkiego rodzaju pytania i tym podobne sprawy, ale nie wiem, jakie mam ci dać rady. Skraftuj się z Iliaksa i tyle. Jedyny deki to token Bomb Hunter. Jak obecnie wygląda meta i co najbardziej się opłaca skraftować? Z Iliaksa się najbardziej opłaca skraftować, a jak wygląda meta?
polecam przejrzeć jakąkolwiek stronę z dekami, na przykład HS Replay, albo jakieś inne strony z dekami, to będziesz wiedział, jak wygląda meta. Jak już kupujesz kamerę, to chyba koszt zmiany koloru folium to nie jest jakiś wielki deal. Synu, ja chcę to zrobić sam, a nie zapłacić komuś. A koszt jest wielki, bo 7000 netto. No, może 6. Konto założone specjalnie dla Matiego. Ale że jak? Ty nie masz żadnych pomysłów, dlaczego twoi widzowie cię oglądają? Szczerze powiedziawszy, to nie. Znaczy, do pewnego stopnia może mam. Nie jestem w sumie do końca pewien. A, bo jakoś się nad tym nie zastanawiam. Więc do pewnego stopnia może mam, ale tak jak mówię, no jakoś super mocno się nad tym nie zastanawiam na co dzień, więc... A ja jakoś za... Boże, czy to jest po polsku? No chyba. Ja jakoś zacząłem grać w Hearthstone'a przez Yu-Gi-Oh! Kiedy było dokładnie 2000, taka składająca się z trzech części... No wiem, co to jest Yu-Gi-Oh! Granie w HS-a, nie ma tego problemu, co zdobyłeś, to masz. Po sformatowaniu komputera musiałem zaczynać od nowa. Wydaje mi się, że jakbyś zapisał sobie konto, to byś nie musiał, ale może się nie znam. Dobranoc, Piotrze. Skąd szmal na Camaro, Mati? No, stary, no wiesz. Przeciętny streamer zarabia 2000 na miesiąc. Więc ukradłem. Trochę jest smutne, że przegrywam tą grę przez to, że on dostał 4 losowe spele i 4 losowe spele uratowały mu 4 razy dupę, no ale trudno się mówi. Trudno się mówi i żyga się na RNG dalej. A skąd decyzja sprzedaży Audi? Chcę kupę. Znaczy od dawna chciałem sprzedać Audi, teraz już się popsuło, więc jest dodatkowy czynnik. Ale od dawna chciałem sprzedać Audi i chciałem sobie kupić inny samochód. A jak się popsuło, to już muszę sprzedać Audi i kupić sobie inny samochód. Póki co zakupiłem dzisiaj tymczasowe auto. Może jest to auto tymczasowe. Póki co zakupiłem tymczasowe auto do projektu X, które mogę zademonstrować. Proszę bardzo. Jest to super fura. Panie Grzegorzu. Wygląda agresorak przy mnie. Tuning stuningowany jest. Naklejka lubię zapierdalać jest. Lusterka od... Nie wiem, czy to są... od lusterka od M3, czy od Skyline'a, czy od GTR-a. Już nie pamiętam, od czego są lusterka. Folia na aucie jest, więc wiesz, gra gitara, nie? Super profeska.